Prowadzący tego filmu jest pacjentem medycznej marihuany, a film ma na celu edukowanie na temat medycznej marihuany. Treści edukacyjne, których celem nie jest promowanie narkotyków, mogą być publikowane bez ograniczeń. Terapia medyczną marihuaną wymaga wcześniejszej wizyty u wykwalifikowanego lekarza. Wszelkie informacje zawarte w filmie mają charakter informacyjny i nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Szefie, mamy go! Dawać go tutaj. Gruba ryba. To sobie pogadamy. Spectrum Therapeutics, Canopy Growth, Original Gangster Deluxe, 25% THC, nie więcej niż 0,5% CBD. Imponująca hybryda z przewagą, z dominacją, satiwy. Po raz kolejny ponownie przyszło nam troszeczkę poczekać od momentu ogłoszenia pierwszych plotek na temat tego fenomenu wśród medyczniaków, ale wiecie co, ja już się chyba przyzwyczaiłem do tego stanu rzeczy. Pierwszy raz usłyszałem o tej odmianie tak naprawdę na przestrzeni początku wakacji i patrząc na to, co się dzieje obecnie w aptekach, czy w ogóle całe te rozporządzenia na temat konopnych klinik, no główne cechy i najważniejsze cechy pacjenta to wyrozumiałość i cierpliwość. Ale cóż, mamy, w końcu się doczekaliśmy. Krótka historia odmian od Canopy Growth, czy ogólnie Spectrum Therapeutics. Ostatnia taka nowość, czyli po prostu nowa odmiana, nowy strain, to była właśnie rejestracja 25% THC i był to krypton, który po krótkim okresie czasu swojej obecności w aptekach zniknął i właśnie tutaj trzeba po pierwsze zdementować wszelkie plotki i nieprawdziwe informacje na temat tego, czy krypton wraca, nie wraca. Oficjalnie wygląda to na ten moment tak, że OG Deluxe zastępuje oficjalnie rejestrację 25% i wchodzi na miejsce kryptona, natomiast krypton wcale nie ma takich informacji, iż został wycofany na zawsze. Prawdopodobnie powróci pod inną rejestracją. Na wszelkie informacje, kiedy, jak, no to jeszcze przyjdzie nam poczekać. Na ten moment wiemy, że powróci, ale w zastępstwo wjeżdża właśnie OG Deluxe. No i tak, cała recenzja OG Deluxe będzie podzielona na dwa segmenty. W tym momencie pierwsze wrażenia, dosłownie godzinkę temu wróciłem z apteki, udało się dostać receptę za pomocą wizyty stacjonarnej. Przed chwilą opakowanie zostało odplombowane i to, jak wyglądają topy i pierwsze zaskoczenie, oczywiście zostało ograne na rolce, która dostępna na naszym Instagramie, więc tam sobie zbadacie dokładnie, jak wygląda OG Deluxe. No i co, pierwsze wrażenia, a w drugim segmencie już na spokojnie sobie pogadamy o tym, jak działa, o moich odczuciach. Będzie to nagrywane prawdopodobnie jutro z gościem specjalnym, więc bądźcie czujni, badajcie, bo tam też sobie szerzej pogadamy o sposobie uprawy, o jakichś fajnych ciekawostkach na temat tej odmiany, o samym kultywarze OG Deluxe i o jego rodowodzie, bo to naprawdę fajna i ciekawa sprawa. Jeszcze zanim sobie otworzymy doznania sensoryczne i waporyzację oczywiście, jedynie wyjaśnię może ten akronim, ten skrót, jeśli chodzi o same OG, o co z tym chodzi. OG to odmiany tak zwane Ocean Grown albo właśnie Original Gangster, które spopularyzowane są mocno na zachodnim wybrzeżu USA. Są to odmianki, które są niesamowicie uniwersalne pod względem właśnie krzyżowania, tworzenia nowych, coraz to ciekawszych hybryd o zróżnicowanym działaniu. Raczej wywodzą się z tego działania ukierunkowanego bardziej w indykę bądź zrównoważonego z jakąś przewagą. W tym przypadku mamy właśnie działanie bardziej satiwowe. I to tak w dużym skrócie, ale mówię, wszelkie inne ciekawostki, najważniejsze informacje to w drugim segmencie. Ja zatem zabieram się do zagłębienia na temat pierwszych wrażeń sensorycznych. Jeśli chodzi o rolkę, która została nagrana właśnie na Instagrama, no to tam lekko sobie niuchnąłem póki co, jak pachnie ta odmiana. Zobaczyłem, jak wyglądają topy, ale to było, wiecie, tak jeszcze na szybko, na żywioł, więc jeszcze do mnie nie doszło to, co mam przed sobą. I pierwszy oczywiście zapaszek. Tak, generalnie odmiany OG słyną z tego, że raczej są takie ziemiste, gazowe, cytrusowe czy też pikantne. I tak też jest w tym przypadku. Natomiast sam zapach zdecydowanie nie powala na tle tego, co było dostępne dotychczas od Spectrum Therapeutics. Jeśli chodzi o Kryptona, jeśli chodzi o Baker Streeta, tamte aromaty zdecydowanie były wspaniałe. Tutaj mamy taki stonowany zapaszek. I faktycznie jest gazowy, jest ziemisty, jest cytrusowy, jest ta pikanteria, jest ostrość. Natomiast spodziewałem się nieco takiego intensywniejszego uderzenia. Mianowicie zapach jest dosyć płytki. Gdzieś tam zatrzymuje się na początku nozdrzy, tam dalej głębiej dostaje się w zasadzie ta pieprzność, pikanteria, korzenność, gazowość, ale cała ta słodycz, cytrusy, kwaskowatość
strasznie zanika od razu po pierwszym sztachnięciu się, więc jeśli chodzi o zapach, aromat, no tutaj nieco się zawiodłem, ale o tym już zapominam, kiedy patrzę na ten susz. Proszę Państwa, to jak prezentuje się ta odmiana Original Gangster Deluxe, po prostu zwala z nóg wszystko, co inne dostępne obecnie w aptekach. A jak już jesteśmy przy tym temacie, to też w linku macie tutaj poniżej link do artykułu, który na bieżąco jest update'owany, co obecnie mamy dostępne w aptekach, bo to też jest dosyć chaotyczna sytuacja. Warto sobie sprawdzać, bo rotują te odmiany od S-Labu, Aurora tam w miarę jest stała, tutaj zaś coś wypadnie z Canopy Growth, więc nadal mamy chaos w aptekach. Staramy się to na bieżąco aktualizować, więc badajcie bazę wiedzy w opisie. Wracając do wyglądu suszu, no to jest fenomen, proszę Państwa. Jeśli chodzi też o odmiany właśnie typu Baker Street, typu Jack Haze ostatni, czy nawet jak sięgam pamięcią Krypton, to wszystkie te odmiany, patrząc na ten aspekt wizualnie, były do siebie podobne. To były topki bardzo ładne, różniły się w zasadzie tylko otrymowaniem, pigmentacją, kolorystyką, ale jeśli chodzi o strukturę tego typu rzeczy, no to było bardzo podobnie, były piękne, ale też słynęły z tego, że były to raczej bobeczki, małe rozmiary, a tutaj mamy giganty. Z tego, co widziałem na grupkach medycznych, niektórzy otrzymywali, bo tutaj też nie wspomniałem, pudełeczko, klasyka od Spectrum Therapeutics, tym bardziej jeśli chodzi o tą rejestrację, 25% w zasadzie wyglądem niesamowicie podobne do Kryptona, ta sama kolorystyka. Jeśli chodzi o wieczko, pełne opakowanie 5-gramowe, no i niektórzy otrzymywali takie opakowania, ten susz w postaci dwóch ogromnych topków. Ja mam takie 3 giganty i troszkę malutkich pypci. Wiadomo, oczywiście wygląd to nie wszystko, to w zasadzie nic, ale zawsze fajnie jest się przypatrzeć pięknym kwiatostanom. Ale to jak właśnie wyglądają, no fenomenalne. Sama kolorystyka listków, jasno zielona, bardzo nasycone i przede wszystkim barwa fioletowa, której jest tutaj, no jest przede wszystkim mocno kontrastująca. Takiej barwy fioletowej to chyba nawet nie widziałem przy Pink Kuszu od Aurory, a nie wspominając już o S-Labie, także przepięknie to kontrastuje. Warstwa trichomów obfita i widać, że te trichomy są no fajnie zmiksowane. Jest dużo takich kryształków naprawdę bielutkich, błyszczących się, a dużo też takich brunatnych, bursztynowych, ale nie przejrzałych. Widać, że zostało to ścięte w odpowiednim momencie i jest naprawdę klasa. No i tak, pąki rozrośnięte fantastycznie w każdą możliwą stronę. Widać, jak szeroko, gęsto się rozrastają, a struktura topów w zależności na jakiego trafimy, jest całkiem zbita, nie ma tu raczej mowy o gąbczastości. Są to naprawdę twarde kwiatostany, szczególnie ten, który teraz trzymam, stawia mocny opór. I tak nawet ściskając, nie wydobywa się tutaj mierna żywica. Są leciutko klejące, ale sama warstwa trichomów, ten cały szron zostaje w dużych ilościach na paluszkach. Ale no przede wszystkim robotę robi tu rozmiar, pąkowatość, pigmentacja, barwa, sztos 10 na 10. W przypadku odmian od Spectrum Therapeutics Canopy Growth, no chyba jest to, szczerze mówiąc, najlepiej wyglądająca odmiana. Jeśli kategoryzowałbym zapach, no to raczej średniawka, jest poprawny, ale nie jest to nic niesamowitego. Patrząc na profil terpenowy, na rodowód tej odmiany, spodziewałem się czegoś naprawdę też zwalającego z nóg, ale tu robi robotę przede wszystkim wygląd. Dobrze, nie ma tu co przedłużać, ja tylko jeszcze wspomnę oczywiście o profilu terpenowym, bo to też jest niesamowicie istotne. Pamiętajcie, cyferki THC to nie wszystko. Mamy tutaj dosyć z jednej strony prosty, z drugiej strony składniowy profil terpenowy, który zaintrygował mnie i z samego spojrzenia na niego bardzo mnie interesuje. Nie mogę się doczekać, aż sobie zwaporyzuję. Także mamy tutaj 4 dominujące terpeny. Pierwsze dwa to terpinolen i kariofilen, czyli raczej te, które odpowiadają za to działanie uspokojenia się, głębokiego relaksu, tak, głębokiego relaksu i przeciwbakteryjne, przeciwzapalne. To taka już tam klasyka, która aż tak nie wpływa docelowo na samo działanie. Poza tym limonen, czyli tu już od tej strony bardziej chyba satiwowej, w tym momencie, która jest ukryta w tej całej hybrydzie, a w zasadzie no, dominuje, ale no to przekonamy się zaraz, jak to działa, jak sobie przystąpię do sesji. Natomiast to jest ten terpen, który wpływa na lepsze samopoczucie się, poprawę humoru, lekkie uniesienie, działanie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe. No i ostatni stoi tutaj humulen, troszkę z zaplecza, ale on przede wszystkim ma dosyć ciekawe działanie w kwestii samego apetytu, bo wpływa na supresję apetytu. To znaczy, że powinien tłumić te takie, kolokwialnie mówiąc, chętki do przegryzania czegoś, do nadmiernego szamania, tak zwanej gastrofazy. Nie ma co przedłużać, lecimy z waporyzacją. Jest tacka, jest grinder, jest venti. Lecimy. Z reguły mówiłem o profilu terpenowym podczas kruszenia,
ale wolałem go przedstawić w bardziej żywiołowy sposób wcześniej. A w trakcie kruszenia wspomnę, że warto zasubskrybować ten kanał, tak? Weźcie nas, wesprzyjcie, bo to nie jest wcale takie proste. Teraz się wszystko pozmieniało, dlatego też filmik jednak postanowiliśmy, że będzie w dwóch segmentach, bo zależy nam na czasie. Jest to nowość, na którą wiele osób czekało. Nowe rozporządzenie. Jest chaos z tymi receptami, więc wiem, że czekacie na takie formaty. Stąd też zmieniamy całe swoje harmonogramy pracy. Jest obecnie która godzina? 20, 21. Montażysta już tam tnie pierwszą część. No wszystko robimy, żebyście wy mieli info z pierwszej ręki. Więc za takie poświęcenie należy nam się troszkę miłości od was. A jeszcze sobie nie powąchałem w tym pośpiechu, jak pachnie skruszony susz, ale zrobię to z komory. Ale szczerze mówiąc, po rozkruszeniu nie ma nadmiernej intensywności w zapachu. Mówię, no ten aromat naprawdę w porównaniu do innych odmian tejże firmy jest o 50% bardziej stonowany chyba. Żeby terpeny nie ulatywały i wszelkie inne cenne związki, zamykamy pudełeczko, odpalamy. 200 stopni, no klasycznie, szybka ekstrakcja pod filmik, jest 200 stopni, jest nagrzany i lecimy. Jeśli chodzi o zapach, no właśnie, nie zaskoczył mnie. Może to się zmieni w przypadku aromatu i smaku pary. Let's check that. Pikantny, dosyć ostry. No jeśli ktoś nie przepada za takimi dosyć zaborczymi aromatami, które dosyć kują w gardełko, właśnie pikanteria, korzenność, pieprzność, no to może nie przypaść do gustu Gangster OG Deluxe, ale na pewno ciekawy aromat i chyba zaryzykowałbym stwierdzenie, że bardziej intrygujący niż sam zapach. Natomiast czy do mnie przemawia? Jest w porządku, nie jest to ten typ, którego nienawidzę, ale też nie jest jakiś fenomenalny. Zdecydowanie bardziej przypasował mi smak waporyzacji, podczas gdy korzystałem w ogóle też z Volcano Medic 2 i podczas recenzji Baker Streeta. A propos Volcano Medic 2, badajcie poprzedni filmik, bo dostaliśmy ograniczenia. Algorytm znowu nas atakuje, a fajna też krótka charakterystyka działania samego sprzętu medycznego. Jest tam też fajnie wytłumaczone, czym różnią się te waporyzatory medyczne, a bardziej rekreacyjne. Także badajcie Volcano Medic 2 od nas. Ale powiem wam, że niestety nie wyczuwam tutaj tej nutki cytrusowej. Kwaskowatości może też nie. Raczej jest w stronę tych wytrawnych, ale no nie taki mocno gorzki smak. Więc mówię, jest spoko. Ta pikanteria tutaj fajnie pasuje. Ten gaz jest też dosyć wyczuwalny, ale to jest taki mid-tier, jeśli chodzi o smak pary. No i tak, patrząc na profil terpenowy, patrząc na charakterystykę odmiany, która została podana przez producenta, czyli ta hybryda z przewagą setiwy, patrząc też na samą charakterystykę odmian użytych do krzyżowania tej odmiany, samą genezę odmian OG, no to mamy tutaj mieć takie działanie, które jest nastawione na głęboki relaks, ale z uwagi tej przewagi setiwy jest on raczej oczekiwany w późniejszej fazie działania tej odmiany. Więc z tego, co też przeczytałem na grupkach i ogólnie w internecie z recenzji innych pacjentów, powinno tu występować z początku takie pobudzenie, energia, natychmiastowa poprawa nastroju, humoru, lekkie uniesienie i właśnie potem przechodzi to taki głęboki relaks, odprężenie. Jestem ciekaw przede wszystkim dwóch rzeczy. Czy ten relaks będzie dążył do takiej senności, bardziej takiego rozlania się? Czy będzie to nastawione na raczej takie naturalne rozluźnienie, odprężenie? A po drugie, jak z tą supresją apetytu, czy faktycznie nie będzie ciągnąć do gastruwy po tej odmianie? Więc ciśniemy dalej z waporyzacją. Chwilkę pewnie odczekam klasycznie i zaraz moje pierwsze wrażenia na temat działania OG Gangster, znaczy Original Gangster Deluxe, w skrócie OG Deluxe. Bang. Dobrze, a więc po waporyzacji, jak widzicie, ściągnąłem sobie marynarkę, ponieważ troszkę się tutaj poprzechadzałem po studiu w celu takiego maksymalnego odczucia, czy faktycznie czuję się rozluźniony, odprężony, co jeśli chodzi o moje spięte mięśnie. I marynarka troszkę tutaj kamuflowała tą taką pełnię doznań, które realnie są odczuwalne. Natomiast wróćmy do początku. Do samego Ventiego nabiłem około 0,2 grama tak na oko. Przy 200 stopniach, przy tym profilu terpenowym w połączeniu z wysokim woltażem, procentowością stężenia tatka,
THC, no to wyszło tutaj dosyć takie chaotyczne zamieszanie w mojej głowie. Tak, mamy do czynienia z hybrydą o przewadze, o dominacji satiwy i to faktycznie czuć na początku działania OG Deluxa. To znaczy, że wkręca się takie pobudzenie, energia, motywacja, natomiast wszystko wiąże się troszkę z lekkim chaosem na umyśle, dlatego że no jest ten limonen tutaj obecny i zawsze w przypadku ja osobiście limonenu mam takie wrażenia, że z początku jak jest odczuwalne to działanie na głowie, no to wkrada się lekki chaos i ciężko zebrać z początku myśli w poszukiwaniu takiej upragnionej koncentracji i fokusu i wydaje mi się, że jest to możliwe, natomiast w tych warunkach, kiedy siedzę sobie w studiu, lampy mi tutaj walą po oczach i tak, no jest ciężko o zadbanie o ten fokus, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest sprawa do przetestowania i wydaje mi się, że jest ten pułap takiego pinpoint precision, jeśli chodzi o myślenie, osiągalny jak najbardziej. Natomiast zdecydowanie czuć właśnie tą poprawę humoru, uniesienie. Poprawą humoru wiąże się taki naturalnie dorysowany uśmieszek. To też ze sprawą według mnie limonenu i te kąciki ust, policzki są to mięśnie, które są autentycznie instant napięte po pierwszych czterech nawet buchach. Wydaje mi się, że to już zacząłem odczuwać, więc tak to się dzieje. Dodatkowo taki spokój, ukojenie. Wydaje mi się, że to nadejdzie w troszkę jeszcze późniejszym działaniu, które wiąże się z takim mocnym, szeroko rozumianym i bardzo pożądanym przez pacjenta relaksem. Ale takie pierwszy strzał, do czego mógłbym to porównać, jeśli chodzi o inne odmiany, no trafia na również odmiany od Spectrum Therapeutics, ale z minionych lat, bo jest to wspominany już legendarny Lemon Skunk, przepraszam, ja czasami lubię sobie tak po polsku polecieć, Red Number 2, który został nadal niedościgniony, jeśli chodzi o takie pobudzające, energizujące, ale też unoszące na duchu satiwy, jeśli chodzi o markę właśnie Spectrum Therapeutics. W przypadku tamtej odmiany, to co czuję, jeśli chodzi o takie odczucia właśnie stricte umysłowe, jest bardzo zbliżone właśnie między OG Deluxem a Lemon Skunkiem. Natomiast w przypadku Lemon Skunka brakowało mi trochę tego aspektu rozluźnienia i takiego relaksu. Tam mianowicie wszystko działo się, tak jak wspomniałem, w obrębie mojego umysłu raczej i nie zapamiętałem praktycznie żadnej kwestii rozluźnienia w przypadku Red Number 2 i cieszę się, że pojawił się taki Gangster Deluxe, bo jest naprawdę ciekawą odmianą, to już mogę od razu powiedzieć. Nie jest to taka prostota uzyskana z dwóch działań, tak jak w przypadku Baker Streeta. Zdecydowanie jest tu więcej różnych kwestii, jeśli chodzi o te efekty terapeutyczne. I tak, właśnie czuję się mocno rozluźniony, jest dobra elastyczność mięśni, są lekko takie gumiste i to mi się podoba. Tak jak sobie pochodziłem troszkę, naprawdę to czuć i pytanie, jak to będzie odczuwalne w dalszym czasie trwania działania Gangster Deluxe'a, bo jeszcze czuję, że troszeczkę ono ewoluuje, ale zdecydowanie jest to odmiana, którą można zaliczyć do tych silniejszych i zalecam dla takich nowicjuszy, tym bardziej ludzi, którzy dopiero teraz przekonują się do odmian medycznych, wjechały te wizyty stacjonarne, to na pewno będzie poruszane przez bardziej doedukowanych farmaceutów, że jest to silna procentowa odmiana, ale naprawdę nie ma to nic wspólnego z taką delikatnością i aksamitnością, którą mogą zapewnić takie bardziej hybrydowe, ale tu jeśli chodzi o stężenia odmiany CBD i THC, czyli dawna Penelopa od również Canopy Growth, która już zniknęła z aptek i czekamy obecnie na Equipoze od Aurory, czyli odmianę 10 na 10. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. To są odmiany dobre dla osób początkujących swoją przygodę z terapią konopną, a w przypadku Gangster Deluxe'a, no to jest to raczej już taki wytworny medyczniak, który zadowoli bardziej doświadczonych w terapiach konopnych, ale zdecydowanie intrygująca odmiana i jestem ciekaw, jak rozwinie się dalszy jej los. Ciężko mi ją teraz jakkolwiek sklasyfikować na tle innych odmian, dlatego fajnie, że nastąpi drugi segment odcinka, ale jeśli chodzi o same efekty terapeutyczne, póki co myślę, że mogę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany. I jedna bardzo ważna rzecz, bo o tym relaksie nie do końca jeszcze mogę się w pełni wypowiedzieć, ale te działanie supresyjne na apetyt jest jak najbardziej obecne, ponieważ na tle ostatniej godziny w ogóle nie zgłodniałem i jest to myślę, że fajna informacja dla tych osób, które poszukują takich odmian, które nie za bardzo wpływają na chcicę tak zwaną gastrofazową. A jeśli chodzi o taką pierwszą zauważalną wadę, można to tak nazwać, no to suchość w ustach. Dawno nie miałem takiej odmiany, słuchajcie, po której próbuję do Was racjonalnie... Napiję się. Dawno nie miałem takiego medyczniaka, po którym musiałem w dosyć szybkim odstępie czasu od waporyzacji zrelacjonować całe działanie i po którym bym miał taką suchość w ustach. Totalnie jest Sahara i naprawdę
Tak jak może tej gastrofazy nie ma, tak jest zdecydowanie pożądanie napojów i cieczy, bo jest szybka suchość w ustach. O oczach bym tego nie powiedział, nie czuję się w zasadzie, żebym miał jakieś bardziej spuchnięte powieki czy coś takiego, ale natomiast suchość w ustach występuje. Dobrze, to tyle. Czekamy na drugi segment i widzimy się. Yo, na razie. Yo, witam w drugiej części recenzji Original Gangster Deluxe. Mamy następny dzionek, ja już po pierwszych wrażeniach, które widzieliście w poprzednim segmencie, ale też po testowaniu odmianki w zaciszu domowym, więc moja opinia nieco bardziej już rozbudowana. Za to pierwszą styczność z OG Deluxem będzie miał dzisiaj gość specjalny, którym jest, zapraszam... Tone. Cześć ponownie, po raz drugi. Tak, witam ponownie. Witam wszystkich, dzień dobry. Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji obejrzeć poprzedniego materiału, w którym recenzowaliśmy Audi Pharma Jingai, to serdecznie zapraszam, bo superancko wyszło. Wiem, że dużo osób też czekało na kolejny filmik z Tonem, także tu jesteśmy, a dzisiaj poprzeczka podniesiona wielokrotnie. Myślę, że wiele leveli wyżej, bo naprawdę ciekawa, intrygująca odmiana. Original Gangster Deluxe Canopy Growth, ja już mogę przekazać w twoje rączki. Tak, jest to też moja pierwsza styczność z tym produktem, oczywiście, ponieważ w aptekach pojawił się chyba 2 dni temu. Tak. Dlatego jeszcze nie miałem okazji tak naprawdę wyrobić sobie zdania na ten temat. I recepty na wizytę stacjonarną, tak? To czasochłonne. Tak, aczkolwiek no, jest jak jest, trzeba korzystać obecnie stacjonarnie i pozwolę sobie tutaj kwiatka wyciągnąć. Wygląda naprawdę fajnie. Wielu by powiedziało, że wygląda jak statut taki mocno panujący mit w sieci PGR, czyli zioło uprawiane na hormonach, regulatorach wzrostu, które działają negatywnie dla zdrowia. Aczkolwiek, no, umówmy się, raczej medyczniaka nie robią na tego typu syfie, także no jest to potwierdzenie, że zioło tak wyglądające wcale nie musi być PGR-em. Jest to kwestia genetyki, uprawy, pakowania i trymowania. A teraz przejdźmy już do moich wrażeń. No ja tu cytrynkę przede wszystkim czuję, niezbyt intensywną, spodziewam się po wyglądzie, że to będzie jednak bardziej intensywne, co prawda nadal jest to topka tego, co jest u nas w kraju, aczkolwiek no, myślałem, że będzie to jednak bardziej intensywne. Nie wiem, czy sięgasz pamięcią do tego Audi Pharma Jingaia, który po rozkruszeniu tam pachniał ogórem warzywniakiem. Magii, warzywniakiem, tak. Tak, to już ustaliliśmy, nie, no to w ogóle inny poziom, inny klimat, aczkolwiek... Jakbyś mnie zapytał, czy to jest na przykład lemon skunk, to powiedział, że również dobrze może być to lemon skunk, no mocno się tutaj ta cytrynka wybija. Okay. Ale cieszę się, że już na tle samych doznań sensorycznych porównałeś do lemon skunka, bo ja pod względem samego działania go porównałem do lemon skunka, no widzisz. Więc tu już nawet jesteśmy zgodni na tym poziomie. Ale tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o aromat, ja spodziewałem się czegoś mocniejszego, bardziej zaskakującego po tym rodowodzie OG. Miał być ten gaz, miała być pikanteria, cytrusy, bardziej te cytrusy, tak jak powiedziałeś, tak, się wybijają. No. Gaz raczej taki, no diesel gdzieś tam chowa się bardzo w tle. A jeśli chodzi o sam wygląd i strukturę, nie miałem styczności z takimi odmianami od Canopy Growth, gdzie topy, kwiatostany byłyby tak twarde właśnie. Tak, no to trzeba przyznać, że to naprawdę fajne, ładne kwiaty, kolorowe, fioletowe. Tutaj widzę, oprócz zieleni jeszcze fiolety się przebijają, także... Mhm. Z racji tego, że jest ta jasna zieleń, no to ta pigmentacja, ta barwa jest naprawdę wyjątkowa. Tak, bardzo ładne kwiatki, no. Kontrast tego fioletu jest niezwykły i ja zaryzykowałem stwierdzenie, że w żadnym innym medyczniaku nie było takiego kontrastu fioletowego, nawet w Pink Kuszach, czy to od Eslabu, czy od Aurory. Ale tu bym chyba polemizował, bo te Pink Kusze jednak były, ale też mocno fioletowe. Partia, no to mi się musiała trafić taka, ja kilka razy te kupowałem i był mocno fioletowy, dominował fiolet na tę zielenią ogólnie, także... Tak, tak. No, jeśli chodzi o ten wygląd, o tą strukturę, no to może być to też troszkę za sprawą, no tutaj już Ci pokazywałem na backstage'u te informacje, które miałem. No była podana ciekawostka, że w procesie suszenia tej odmianki zastosowano tą technikę hang dried, czyli kwiaty zwisają, dzięki czemu wszelkie terpeny jeszcze mogą bardziej nasycić całe te pąki. Dzięki czemu miałby być właśnie taki ultra bogaty aromat, czego tutaj troszkę nie doznałem. Natomiast jeśli chodzi o sam wygląd, prezentację, strukturę, no to jest fantastycznie. Nie? Tam chyba chodziło o tym hang dry, że to z liśćmi po prostu tak, razem. Tak, jest wieszane tak, po ścięciu tak, od razu. Jest maksymalizacja nasycenia terpenami, po prostu tak, w celu tak, uzyskania tak. większego aromatu. No to chodzi generalnie o to, że te liście powodują, że przede wszystkim susz wolniej schnie, czyli jakby zachowuje większą głębię terpenów. Też mniej parują jakby same terpeny, ponieważ po dobie takiego suszenia te liście tworzą taki kokon wokół kwiatów. I faktycznie, to wiem z doświadczenia, że taki zabieg pozwala, strym na sucho, pozwala zwiększyć zawartość terpenów.
Także wiesz, jakby tego nie zrobili, być może byłaby jeszcze mniejsza po prostu. Tak, ale nie wiem, czy zwróciłeś jeszcze uwagę na samą warstwę trichomów, jak się tam przyjrzysz, to generalnie na tym kwiatostanie jest taki miks. Są takie bardzo białe, przeźroczyste, błyszczące kryształki, ale też dużo takiej brunatnej, bursztynowej barwy, więc widać, że to zostało naprawdę odpowiednio raczej ścięte. No oni, producenci suszu medycznego jakby sugerują się tylko i wyłącznie zawartością THC. Mierzą to, jakby wiedzą, którego dnia dana odmiana osiągnie jakie stężenie i jak ono potem się ustabilizuje w efekcie już końcowym, w wysuszonym produkcie. No i oni po prostu celują w to, że wiedzą, że jak w tym dniu zetną, to będzie dobrze. Dlatego też, no często jest tak, że tylko część tych trichomów jest taka w pełni dojrzała, a część niedojrzała i to też wpływa na efekt, w tym przypadku tutaj, który jest, jak mówię, sativowy chyba taki bardziej, także to by się też zgadzało. Jest to zdefiniowane jako hybryda z dominacją satiwy. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ostatnia ciekawostka jeszcze przed samym testowaniem przez Ciebie, no to na temat kultywaru tego OG Deluxe'a i samego rodowodu, bo też zastosowano tą metodę przy procesie tworzenia rośliny backcrossing, czyli krzyżówka rośliny z jej rodowitym genotypem. I mamy tutaj mocny miks. Ja to tak zaprezentuję gestykulując, bo ja nie zwracałem też wcześniej na to uwagę, też nie miałem tylu informacji wcześniej podanych przed recenzjami. No mamy tutaj miks, krzyżówkę OGKB, to co się pytałeś wcześniej jeszcze mnie, czyli Original Kush Breath, Original Gangster Kush Breath, zmiksowany z Triangle Kushem, to razem jest wzięte i zmiksowane z Triangle Kushem i to wszystko skrzyżowane jeszcze z Joshem DOG. I wszystkie te odmiany raczej przejawiają to działanie genotyp indykowy, czy tam zróżnicowanej hybrydy, ale nagle powstało właśnie z tego coś, co jest Original Gangster Deluxe'em. No i ta sativa na początku przynajmniej bardzo, bardzo się wybija, to zaraz sobie stestujesz i na końcu wchodzi potem taki upragniony relaks, rozluźnienie, więc bardzo... No rodowód ogólnie ma mocny, fajnych rodziców i te triangle kusze, także... Także no liczę tutaj na to, że działanie tego leku będzie równie potężne. Tak, z tego co się też jeszcze dowiedziałem, no to te odmianki typu OG, właśnie Ocean Grown, no są mają bardzo wysoki potencjał na dobre krzyżówki, na dobre tworzenie nowych odmian hybryd. Ale to także dość stabilna genetyka, taka mocno klasyczna już, także... Dobrze, także ja już ustnik wysunę, mogę Ci odpalić, nie wiem, czy chcesz na maksymalnie. Troszkę może, zacznijmy tak 195 jednak, nie? 210 to nie zaczynam. Zaczynam od wyższych temperatur, 195 jest ideolo, nie? Już oddaję babkę w ręce. Tak, już jest nabity, bo... On chyba musi zawibrować, prawda? Tak, zaświecić się na zielono, zawibrować, no już nie pokazujemy samego procesu kruszenia i w ogóle no, sama waporyzacja już jest bardzo naginana w perspektywie algorytmu, ale lecimy. Nie wiem, czy tutaj, tak jak słyszę, czy ustnik trochę się... W sensie airflow, jeszcze możesz mi na chwilkę pokazać, czy on jest na maksa otwarty. Powinien być na maksa. Dobra, aczkolwiek jest na maksa, ale nabita jest na maksa też również komora, więc rozkręca się po prostu. Rozkręca się, bo jest srogo tam zbite w komorze, myślę, że max 0,25 tam weszło. Co sądzisz w ogóle o aromacie, jak to się przekłada z tego, co powąchałeś wcześniej? W pierwszej sekundzie czuję ziemistość, ale już taka druga, trzecia sekunda to jednak cytrynka. Także ja tu czuję cytrynkę i no cytrynkę. Ja miałem taką podróż, że na początku była ta pikanteria, 2-3 pierwsze buchy mocno mnie zadrapały, potem już schodziło do tych cytrusów i się wypłaszczał ten aromat, więc taki neutralny bym powiedział później. Ale nie jest to nic szczególnego. Myślałem, no że tak, będzie trochę bardziej. Powiem szczerze mówiąc, myślałem, że będzie jednak lepsze wrażenie smakowe. Aczkolwiek no, wrażenia smakowe nie są tutaj też priorytetem, tylko działanie. Dokładnie. My to po prostu opisujemy, żeby też. Nie, no jasna sprawa. Mniej więcej mogli sobie wyobrazić, z czym mają do czynienia. Bo to też, znaczy to nie wpływa na te efekty terapeutyczne, ale wiem, że no, ty sam też mówiłeś, że czy to na terpeny czujesz, że gdzieś tam ta twoja alergia czy uczulenie wpływa, nie? Że tak, niektórzy... tak. Znaczy wiesz, no terpeny też jakby definiują, zwróć uwagę, że większość tych cytrynowych suszy to są satiwy właśnie. Mm-hmm. Generalnie, bo jednak ten terpen, ten limonen to powoduje to satiwowe działanie. Jestem przekonany, że będę za godzinę głodny, chociaż godzinę temu dużo bardzo zjadłem, bo też jak jest limonen, to się szybko robię głodny i z tego co wiem, no, większość użytkowników zgłasza to, że się robią głodni po odmianach cytrynowych. Tak, właśnie, ale to jest ciekawa wariacja, ponieważ jako czwarty dominujący terpen jest humulen i też udało mi się doczytać, iż wpływa on pozytywnie na supresję apetytu, czyli właśnie tłumienie tej ciągotki do
do gastrofazy i ja ci powiem, wczoraj odczułem, że przez długi okres czasu nie zgłodniałem tak, że musiałem coś zjeść, realnie czułem takie poczucie takiego dużego głodu, więc na mnie w porządku jak najbardziej, ale ty mówiłeś, że po tych sativach, tak, ciągnie się... Po cytrynowych sativach. Po cytrynowych sativach, tak, to w moment jestem głodny ogólnie, z tego co wiem, wiele osób tak ma, także coś w tym musi być. No, tak, ale w działaniu jest taki... Przyjemny, myślałem, spodziewam się czegoś więcej jednak. Możesz nawet sobie dokończyć, żeby tam jeszcze bardziej się nasycić. Zwiększmy temperaturę trochę, na 200 już. Bo to też zaczęliśmy nieco niżej. No ja wczoraj poleciałem od razu na 200 sam, więc całkowicie dla mnie przeznaczona sesja była realnie odczuwalna mocno. Znaczy się, nie jest to krypton, który miał tą samą rejestrację 25%. Proszę. On się łagodniej, zdecydowanie subtelniej rozchodził w czasie całego trwania działania odmiany, ten wchodzi zdecydowanie szybciej, tak bardziej instant bym powiedział. Według mnie, przynajmniej ja to tak wczoraj odczuwałem. Ale to działanie, spodziewałem się takiego bardziej działania psychodelicznego na głowę, szczególnie po tym, co mówiłeś, ale ono jest stonowane tak i nie jest to... Nie jest to, służb, którego muszą się, myślę, obawiać osoby, które obawiają się tych wysokich stężeń, bo to jest to niestety u nas, że dominują teraz odmiany z wysokim stężeniem i one są dostępne w aptekach. Dla wielu użytkowników medycznych jest to niestety trochę problematyczne, ponieważ oni mają większą tolerancję, a szczególnie w pierwszym roku, to dla nich są to produkty jakby momentami przytłaczające za bardzo po prostu, także... No dlatego są tworzone również te odmiany bardziej zbalansowane, nie? Czyli ta ekwipoza, która ma wyjść za niedługo od Aurory 10x10, czy świętej pamięci już Penelopa od Canopy Growth, te 8x7. Tak, już mogę powiedzieć, że 10x10 wiem, że nie będzie. Nie będzie, okej. Okay, to... Będzie ewentualnie 8x8. Okej. Okay. Ale miał... Aurory, tak, 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 okay. Tak, tak. Miało być 10x10, to jak mówisz. No, taka nieoficjalną drogą poszła taka informacja, ale ja już wiem, że, że nie odpuścili, nie udało im się i będzie 8-8. Okej, to nie słyszałem te zdementowania tej plotki, natomiast jak najbardziej jestem świadomy i przyzwyczajony do tych sytuacji, że jak pójdzie jakaś zapowiedź, plota, cokolwiek, to i tak jest raz, że długi okres czasu nas czeka, kiedy to realnie wejdzie do aptek. A mogę się też mylić, tak, generalnie też nie trzymajcie, nie bierzcie tego dosłownie, znaczy dosłownie, no, tak na stopę jako pewnik, bo tu się tak dużo zmienia ta chwila, że ostatecznie może wejść 10-10 albo żadna, albo obie. Norm, coś przekroczy. Największym problemem jest utrzymanie dla producentów tych kultywarów właśnie, gdzie muszą spełniać wymogi odpowiednie dwa kanabinoidy. No i mają z tym, sami przyznają duży problem z utrzymaniem tych kultywarów i z produkcją tych produktów. No i po prostu dlatego skupiają się na razie na innych, ale wiem, że przynajmniej Aurora myśli o tych użytkownikach, planuje i chcieć to by chcieli, żeby ten produkt powrócił jak najbardziej, ale niestety no, jest to dla nich problematyczne. Konkurencja, która teraz działa, nie? Canopy Growth cały czas robi ruchy jakieś. No, od dłuższego czasu na rynku dostępne są standardowe dwie Aurory, czyli Ghost Rain Haze, który gdzieś tam razem z Delahaze'em jako ta satiwowa odmiana 22%, w sensie ta rejestracja, no i Pink Kush 20, nie? To się nie zmienia. Ale przynajmniej jest stale w aptekach. Tu nie ma takich rotacji jak w Canopy Growth. No bo tutaj poszła plota na przykład, że to zastępuje kryptona na zawsze i kryptona już nie będzie. Z tego co doinformowałem się, jest informacja, że krypton powróci, ale prawdopodobnie w innej rejestracji. Co z tym zrobią, jeszcze zobaczą, no ale zależy im. Chyba na mocniejszy z tego co kojarzę. Coś gdzieś czytałem, że ten krypton ma, tak mi się wydaje, wrócić na mocniejszej rejestracji. No Canopy ma te problemy jakby z tą dostępnością z dwóch powodów jakby, że oni dbają o jakość i już nie wchodząc w szczegóły, ale to niestety powoduje czasem, że się nie mieszczą w tych widełkach wyznaczonych przez nasze prawo. Tutaj widełki są 22,5 do 27,5. Tak, i mają czasem problem, żeby się, kiedyś się jakiś czas temu, to już dość dawno zdarzyła sytuacja, że oni tam mieli przekroczenie rzędu 0,01. No i to było już wracane z powrotem całej partie. A to się liczy, nie zdajcie sobie sprawy, gdyby w Polsce było to, ktoś do tego rzetelnie podszedł i był urzędnik, który weryfikuje to, czy taki nie sztywne trzymanie się przepisu zero-jedynkowo, tylko jakby był urzędnik, tak jak w Niemczech na przykład, który jeżeli na przykład odmiana ma przekracza nie o 10, tylko właśnie 10,01%, to idzie sprawa do niego i czy można ją wpuścić na rynek, czy jednak nie spełnia wymogów i trzeba to wycofać, wrócić tą partię. No takiej osoby u nas nie ma i wystarczy ekstremalnie niskie przekroczenie i produkt wraca.
Także no ciężej, i to powoduje, że ciężej jest producentom wytworzyć produkt naprawdę dobry, ponieważ wtedy by się skupiali na przykład na terpenach też, prawda? No ale wtedy byłyby troszkę inne skoki i ten odchył tego THC w Niemczech jest 20%. I teraz tak, w przypadku medycznej marihuany nie ma znaczenia, to nie jest jak tabletka w proszku, że jak tam jest napisane 50 mg substancji czynnej, to jak będzie 70, no to wiadomo, że to jest niedopuszczalne, prawda? I to mogą być duże problemy zdrowotne dla takiej osoby, która taki lek bierze. W przypadku marihuany nie ma mowy o tego typu problemach, bo tak, mamy THC, które jest traktowane według przepisów jako główna substancja czynna, ale to jak ta substancja czynna zadziała, definiują w głównej mierze terpeny, które się znajdują na odmianie. Czyli jeżeli mamy odmianę OG, Original Gangster Deluxe, i ona ma, dzisiaj twoja partia ma 25% i określony skład terpenowy, a za miesiąc kupisz taką samą, tą samą odmianę i ona będzie miała już 35% THC czy 30% THC, ale nadal ten sam skład terpenowy, no to nie ma jakby zagrożenia dla twojego zdrowia, po prostu przyjmiesz odrobinę mniej lub odrobinę więcej, żeby uzyskać ten sam efekt, bo jego i tak definiują terpeny, w którą on pójdzie, a jakby THC definiuje moc tego efektu, prawda? Ale to, w którą stronę on pójdzie, czy przeciwbólowo, czy ma na poprawę nastroju na przykład, no to już od terpenów zależy, tak. Dlatego... A to jeszcze filtrowane jest przez układ endokanabinoidowy człowieka, co... Tak, dlatego powinni być ludzie w urzędzie tym, który się zajmuje, którzy mówią, dobrze, to się nadaje, to nie ma jakby większego ryzyka i informujemy na opakowaniu wtedy, że ta seria ma dokładnie takie i takie stężenie i pacjent wtedy już świadomy, no, wie, z czym to się je i nie ma ryzyka, że coś mu się stanie, bo przedawkuje na przykład lek, prawda? Także... Fajnie, bo to jest ciekawa kontynuacja dywagacji naszej z poprzedniego odcinka, gdzie też wspominałeś o właśnie samym działaniu i oddziaływaniu odmian medycznych na osoby i porównałeś to do tego, że ta jedna tabletka ibuprofenu w ten sam sposób zadziała na te osoby, jeśli przykładowo mają ten sam problem, czyli tam no, powiedziałeś, że ból zęba, a co innego, jeśli przeciwbólowo polecimy tą samą odmianę dwóm osobom i ona może zadziałać no, dokładnie na, tak. Na drugą tak, więc to wszystko się wiąże. No to ma wiele czynników, dlatego takie ruchy są z medyczniakami, że trzeba poczekać, coś nie do końca. No mam nadzieję, że tutaj już pojawią się niedługo właśnie też te odmiany takie dla tych pacjentów, którzy jednak wolą te mniejsze działanie psychoaktywne, mniej psychodeliczne to działanie. No tym bardziej, że teraz oprócz tych negatywnych sytuacji, czyli likwidacji teleporady, w sensie możliwości nabycia recepty przez teleporadę, bądź też kontynuacji, no to są też dobre newsy, bo wydano pierwsze polskie pozwolenie. Informacja, że jest oficjalnie w sieci. Także wiem, tak mam takie nieoficjalne informacje gdzieś tam, że planowane są kolejne. I no to oznacza, że jednak coś się zmieni na polskim rynku i te obecnie dominujące firmy no też jakoś będą musiały na to zareagować, wpuszczając nowe produkty, lepsze produkty. Do tego jeszcze teraz firma Cosma jakby uruchomiła w Portugalii bodajże, już nie chcę przekręcić, ale no daleko od nas, ale produkcję tylko na Polskę. Tak, tak. Także dzieje się, bodajże mają się pojawić dwie odmiany od Cosmy. Jeśli no tak już, mówię. Ja wiem, że mają się tak. Nawet na Witness artykuł o tym jest, że także mają, ale kurczę, nie myślałem, że aż tak szybko to. No to ciekawe. Jeszcze nie wiem, czy nie mam w ogóle nie słyszałem. Bo rozmawialiśmy o tym wczoraj, nie? Że te Cosmy mają chyba w grudniu się pojawić te dwie odmiany. Tak. W sensie nie wiem, czy w grudniu, ale w najbliższym czasie. W najbliższym czasie. No w najbliższym czasie to w tym medycznym rynku, wiesz, pół roku. Chciałem jeszcze zadać pytanie, bo długi był twój monolog, a jak w czasie tego się ustatkowała odmiana właśnie OG Deluxe u ciebie? No tak pozytywnie. Nie jest mocno psychodeliczna przede wszystkim, mam wrażenie. Ja też się odniosę do pierwszych wrażeń, że no wczoraj była taka lekka przesada, no nasycenie, ale to przez to, że to był taki pośpiech, tu trzeba było nagrać pierwsze wrażenia i ja też byłem taki, jeszcze mówię, ostatnio jestem trochę na takiej też naturalnej przerwie, że CBD-ki sobie stosuję. No a dzisiaj już jest całkowicie w porządku, też nie czuję tego mocnego takiego oddziaływania psychoaktywnego, jest zdecydowanie bardziej stabilnie, jak już poznałem odmianę, jest spoko, jak przetestowałem w zaciszu domowym, to też byłem taki już raczej satisfied. No i ale faktycznie jak sativa, tak? No, tak. Uśmiech tak mi się automatycznie trochę pojawia. Tak, czuję, tak, ja też. No. Tak. Także bardzo fajne, myślę,
To jest jedna z tych odmian, kiedy na przykład pacjent, ten limonem w ogóle, to raz, no, no i kiedy pacjent na przykład chce wyjść wieczorem na miasto. Mhm. To jak najbardziej jest to lek, który świetnie przed wyjściem na miasto się sprawdzi. Lub też po prostu do funkcjonowania w trakcie dnia. Mhm. Żeby móc funkcjonować, no bo umówmy się, niektóre te odmiany typu indyka, no to już jesteś totalnie rozleniwiony po zażyciu i no nawet pracy biurowej nie wykonasz, prawda? Chociaż tutaj w przypadku tego działania satiwowego ja bym powiedział, że tak w pełnej krasie tego działania bardziej na fokus, na koncentrację, aż tak nie odczuwam jak przy takich innych satiwach typu Sour Diesel na przykład. Pierwsze, co zawsze mi się przypomina, jak na temat koncentracji mówię. Tu jest tak, że zda się złapać fajny pułap i fajną gadkę puścić, właśnie pogadać, ale bardziej jestem nastawiony na ten taki entertainment, że coś fajnego bym porobił, nie? Tak, no ja też. Energetyczna w działaniu, także super fajna na dzień. To bez dwóch zdań. I realnie robi się głodny. Tak, robisz się głodny. Ja mam tak, że to akurat trzymam się tego, co powiedziałem, że nie głodnieję, nie czuję żadnego właśnie. A ja już czuję, że głodnieję i to taki fajny mój ulubiony sposób, także naprawdę będzie smakowało, prawda? A przypominam, że jak tutaj przy 10 minut zanim przyjechałem, czy 15, tylko zjadłem i wyszedłem, także nie, zjadłem dużo. Okay. Naprawdę dużo zjadłem, chyba tam z 5 jajek i 3 kromki chleba do tego, także dużo, no. Ja natomiast po takim większym śniadanku, ale to z 3-4 godziny temu co najmniej i mówię, no nadal jeszcze nie zgłodniałem, więc to jest dla mnie ciekawe. No może ja bardziej ten humulen chłonę, a ty limonem. Możliwe, możliwe. A jeśli chodzi o rozluźnienie, bo tak jak mówię, to co teraz opisaliśmy bardzo mi przypasowało do charakterystyki minionego Lemon Skunka Red Number 2. Ale zdecydowanie bardziej czuję relaks, rozluźnienie. Tam tego na pewno aż w takim stopniu nie czułem. Tam bardziej to działanie takie psychodeliczne wszystko było. Myślę, że tak obrębie umysłu, ja to tak opisuję. Tak. Nie czułem, że mi się rozlewa odprężenie takie na ciało, a tu w tym przypadku czujesz taki flexible, tak to bym określił, nie? Że jest okej. Okay. Też wydaje mi się, że jakbyś tak wstał, pochodził czy coś, to jest odczuwalne, nie? Tak realnie. Może nie tak mocno, ale faktycznie. Tak. No. Więc faktycznie jest ta hybryda, dominuje ta satiwa, ale w późniejszym czasie, w czasie trwania działania, no, wchodzi relaks, już taki bardziej jest człowiek nastawiony, a to mogę powiedzieć dlatego, że no, wieczorem jeszcze sobie zwaporyzowałem wczoraj przed spaniem i zasnęło mi się fantastycznie, spało się super. Troszkę gorzej miałem problem z zdrapaniem się z łóżka, nie był to taki krypton, który gdzieś tam od razu budziłem się wyspany i byłem gotowy do działania, ale no... Ale krypton to była indyka chyba, tak? Tak, krypton indyka. I tak się dobrze stawało? Super mi się spało po kryptonie i wstawałem taki niezalepiony, nie? No ja mam na odwrót, bo ja właśnie po satiwach wstaję lepiej po prostu mi się, bo po indikach to... Znaczy nie, no bywają indyki, które tak ścinają z nóg, że się nie da wstać, ale mówię, że krypton był tak ciekawie rozbudowany, że tam miałem taki efekt masełka, że wstaje elegancko, nie? No u mnie zdecydowanie też ma na przykład znaczenie, kiedy ja zajaram. Mhm. Kiedy zapalę ostatni przed snem, dlatego staram się na przykład po 20. Tak. Ja to mam ostatnio takie, no że z kolei do 18 nie palę, no bo mam swoje różne obowiązki i przy kompie dużo pracy, a jak pracuję przy komputerze, to mnie to jakoś... No nie palę. Palę jak mam gdzieś iść na spotkania, coś porobić, to nie ma problemu, ale jak mam siedzieć przy komputerze i ten, dlatego do 18 nie palę, a z kolei potem mogę palić najpóźniej tylko do 20. Jak palę później, no to mi się potem już ciężej rano, a ja lubię sobie o 6 rano wstać na przykład, nie? Okay. Dlatego mi się, i potem jestem zły jak wstaję o 7, 8, to już dla mnie to jest za późno, już jestem zły na siebie, dlatego mam okno ostatnio od 18 do 20 i to ale tyle. Ale dobrze mieć takie ramy jawne, bo wtedy masz harmonogram. Ja uważam w ogóle, że przy używaniu zioła trzeba mieć harmonogram, bo inaczej jak będziesz jarał, kiedy masz ochotę w ogóle, no to to bym niewiele robił, bo to już bym pewnie nadużywał, jakbym palił co 2-3 godziny, to już jest przez cały dzień. W moim przypadku jest to nadużywanie już wtedy. Tak. Nie, że substancja trzyma się w ryzach, tylko ty ustalasz, tak? Tak. To znaczy też, to jest bardzo, tak jak z tym ibuprofenem, bardzo indywidualna kwestia, prawda? Ale najważniejsze, bo jak na przykład żeby być świadomym tego. Tak, bo jak na przykład, no ja najwięcej pracuję przy komputerze, no to do takiej pracy to ja nie lubię palić. No ale jak mam robić jakąkolwiek pracę typu spotkania, wyjazdy, jakieś audyty na uprawach, to jak najbardziej, to ja wtedy mogę sobie co chwila zapalić, co 2 godziny i jest super, i super wykonuję swoje obowiązki, super się czuję. No i mówię, najgorzej jest jak muszę siedzieć i zbytnio mi się mózg rozluźnia. Nie, no co, jak najbardziej ma to sens.
Natomiast ja tylko zaznaczę, że do pracy przy komputerze świetnie sprawdza się odmiana z naszej stajni CBG Therapy. Zwaporyzowana po prostu mobilizacja natychmiastowa umysłu. Dobrze się zamatka. To akurat jest prawda. I no, pracujesz. Tak. CBD na pracę przy komputerze taką znaczy, w ogóle na pracę CBG umysłu. W ogóle. A CBG to tak, już w ogóle. Tak, a CBG to jest w ogóle sztos. Tak, dlatego mówię, no powiedziałem CBG, ale CBG Therapy, ta niebieska odmiana. Od tak, kropelki albo waporyzacja CBD właśnie. Okay. A potem jak odkryłem CBG, no to już w ogóle super, bo CBG ma jeszcze bardziej taką pobudzające tak, moc na skupienie, lepsze od kawy. Ja czasami nazywam go naturalnym jest. Substytutem kofeiny w świecie. No dokładnie, tak, no, no mówię, to jest lepsze od kawy, także... I określam to działanie, że zębatki się kręcą, bo to czuć, że jest inny mindset taki właśnie, tak, nastawiony na działanie, na pracę. I łatwiej się przyswaja też pewne informacje i później, tak jak ja pisząc artykuły, no, najpierw przyswajam, informacje zbieram, później je przekazuję, no to zdecydowanie ta wydajność jest dużo lepsza po CBG, okay, także bardzo polecam. A wiem, że wy macie fajne produkty, bo kiedyś od testowałem, także też polecam. Prawdę mówiąc, jeszcze mamy ciekawą odmianę Purple Haze obecnie w naszej ofercie. Też jest CBG. Nie wiem, czy ty widziałeś na żywo, jak on wygląda. Nie, ostatnio w ogóle nie widziałem tych waszych nowych odmian. Odkąd z Tajlandii wróciłem, to ani jednej. Powiedz mi tak, jeśli właśnie z perspektywy uprawiania CBG jest naprawdę takie trudniejsze w uprawie, w sensie, żeby uzyskać to dobre stężenie? Najłatwiejsze. A jeśli chodzi o uzyskanie tego oczystego stężenia CBG? Najłatwiejsze. Bo CBD ci może przekroczenia zrobić. Okej. A CBG nie ma przekroczeń praktycznie. Tam uzyskać 0,1% to jest już kurwa sztuka, nie? Uh-huh. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ile THC mają te odmiany CBG. No, 0,003 bardzo, tak, bardzo nie? Bo to wynika z tego, że żywica jest całkiem inna. Okay. Żywica na, czy to na indyjskich, czy to na włóknistych, ale właśnie CBD, ona jest taka lepka, nie? A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, zaraz zobaczę, jak wygląda to, nie wiem, czy to widać. Ta żywica tutaj jest bardziej jakbyś mąką to po prostu obsypał. Ona nie jest, ona się sypuje jak biały proszek w ogóle, nie? Ona nie jest lepka. Ona się, to jest całkiem inna struktura w ogóle chemiczna. Dobra, nawet nie to jest całkiem inny chemiczny skład tej żywicy. No to jest mocno podobne do tego, co myśmy w zapachu pod Kielcami robili. Ale ci zdjęcia zaraz pokażę, bo mam tych krzaków. No to jest bardzo podobne właśnie do tego. I tamte kwiatki były niemal identyczne. I teraz zwróć uwagę, to jest to, co ci mówię, widzisz, jaka biała jest ta żywica? Tak, faktycznie, taka skrystalizowana wręcz. Nie znajdziesz jej takiej, żeby ona była taka właśnie przeźroczysta czy bursztynowa, nie, ona zawsze jest taka biała. Przez to bo chyba CBG ogólnie ma tą taką charakterystykę bardziej sianka, bo jest suchsze, nie? Trochę tak, no tak. Bo to właśnie nie ma z tego tej lepkości, tylko ona jest w tej pod tym względem tak, jak najbardziej, tak. I no właśnie dlatego ciężko w uprawie to jest łatwe, bo ciężko o przekroczenia, więc opierdalasz oporowo, po prostu, żeby mieć jak najlepszą roślinę, a nie, że jak zrobisz jak najlepszą CBD, no to jednak się okaże, że ona ma też trochę THC wtedy, tak, nie? Nie ukrywam, że często się zdarza taka sytuacja, że ktoś zamówi to fajne, no, od to nas jest CBG, na przykład nie miał styczności wcześniej z CBG, zamawiał CBD, gdzieś tam sobie wypracował CBD, no i te odmiany były żywiczne. Nagle zamawia CBG i pisze wiadomość, że co to za wysuszone odmiany. Tak, no trzeba mieć tą świadomość, że tak jak teraz to wyjaśniłeś, no inaczej podchodzi CBG do tej żywiczności i faktycznie tak, no tej żywicy suchutka. Po prostu nie ma takiej, ona jest całkiem inna żywica, nie ma tej, która występuje normalnie w konopiach włóknistych, czy chociaż to są też włókniste, prawda? A to muszę powiedzieć, no takie kurczę fajne do pogadania właśnie, do tego jest tak, taki fajny humor, różnie się czuję, jak już fajny jestem ten humor, dzień do tego taki podnosi nastrój, no. W porządku, a jeśli też chodzi o same odmiany OG, jakieś twoje ciekawostki z życia, coś, nie wiem, ulubiona odmiana, czy miałeś jakieś ogólnie sytuacje związane z odmianami OG, czy to growerskie, czy konsumenckie? Kiedyś miałem, no klasycznie, kiedyś lata temu z OG kuszem. No i to tyle, no to jest klasyka po prostu, tutaj jakby no, nic nowego nie powiem, koła na nowo nie wymyślę, OG kusz i wszelkie krosy z OG, no to jest po prostu klasyka, także tutaj no, jest to przede wszystkim stabilność i no, co mnie dziwi, to faktycznie, że tutaj ten jest ten aromat nie taki typowy OG kusz, tylko jednak idzie w ten taki trochę lemon skunk. No stonowany jest zdecydowanie według mnie i no, na tle tego jak pachniał krypton, miał tak bogaty, intensywne otwarcie, pudełeczka kończyło się zapachem w sekundę na całym pomieszczeniu. W tym przypadku tego nie ma, no i tamte jakieś serowe, takie kwaśne,
cytrusowe aromaty, no to było wielowarstwowy zapach, pełna nutowość. A no tutaj jest tak słabo, Baker Street też cudownie pachnie. Ta ostatnia nowa partia wręcz skittlesowo, nie? Cytrusy, skittlesy, diesel, kwaskowatość. No a ten gaz tutaj gdzieś uleciał. No nie jest to tak zachwycające dla mnie. No może ale następna wygląd partia, za to wygląd top tier totalny. Tak, w działaniu też. Ogólnie no tak czy siak, co by nie gadać, to Canopy to jest u nas też topka, także no jakość jest na pewnym poziomie niezmiennie. I nawet jak mówimy, że ten poziom jest nieco niższy niż się spodziewaliśmy, to umówmy się, że on i tak jest jak na medyczniaki polskie bardzo wysoki. Także aczkolwiek spodziewałem się, że będzie bardziej to działanie psychodeliczne, że to będzie po prostu mocniejsze działanie. No ja też trochę nakręciłem taką narrację wcześniej, ale... Tym bardziej, że no dzisiaj jeszcze też nic nie kosztowałem. Tak, no. Jednakże Steel wydaje mi się, że może to być troszkę silna odmiana nadal dla tych osób właśnie jeszcze niezaznajomionych z tymi mocniejszymi odmianami. Nawet jeśli testowali czy to jakieś S-Laby 18% czy 20%, ale te 25%, no wiadomo, cyferki to nie cyferki, ja już o tym wspomniałem 1000 razy. Tak, tak. Ale że tutaj to działanie w obrębie umysłu na początku, przynajmniej przy pierwszym testowaniu, jest całkiem zintensyfikowane, nie? Dzisiaj już jest, mówię, sztos. Jedyne, co jeszcze podtrzymuję, że dalej odczuwam taką mega Saharę w pysku. No, ja dalej podtrzymuję, że robię się coraz głodniejszy. Okej. Więc muszę przepijać, bo wczoraj ciężko naprawdę się gadało, rozpraszało mnie moje własne mlaskanie, ale jest i tak lepiej dzisiaj przynajmniej. Jak już się przyzwyczaiłem, wiem czego się spodziewać. No, To się spodziewałem, nie wiem czemu, że to w ogóle będzie indika. Jakoś tak miałem w głowie, że ten OG Deluxe to będzie indika, no nie wiem czemu. OG, też jak czytałem też o tym troszkę, no to ma trochę wspólnej historii też z Hindukusz, odmianami, które są dosyć mocnymi indikami. Więc... Znaczy, no, dlatego pewnie mi się to tak, no bo w kusze po prostu, no, że to jednak będzie coś bardziej typu OG kusz właśnie, czy chociaż Critical kusz, no ale... Nie, no ale naprawdę w porządku kombinacja. Jest niecodzienna i brakowało może czegoś też takiego w stajni Canopy Grove, bo raczej się skupiali na tych indikowych, ukajających odmianach typu właśnie Baker Street czy Krypton Jackcase, który się pojawił w miejsce Lemon Skanka. Też nie wiem, czy słyszałeś, czy czytałeś o tej odmianie, czy w ogóle miałeś okazję testować? Nie miałem okazji jej testować, tam natomiast miałem okazję zobaczyć, z jakiego kultywaru to jest. Okay. No tam był ciekawy też kultywar. No i generalnie jak przeanalizowałem to wszystko, to tam wyszło. Ja to jeszcze będę chciał ustalić, będę u siebie na stronie też informował, bo jakby w dokumentach występuje tylko White Widow. Mm-hmm. A to ma być hybryda bodajże White Widow z czymś. Silver Hazem? Nie była jakaś z Hazem. Z Hazem ogólnie. Tak, tylko że White Widow. No tak. Ja tak, pamiętam, że były różne ploty i było, że Silver Haze, Haze. A White Widow z Hazem to jest. Jeszcze. A White Widow z Hazem to jest, jak dobrze pamiętam. No i wypadła mi nazwa odmiany. Okay. No ale ta od wieloryba, jak się nazywał ten wieloryb? Moby Dick. Tak, właśnie. No. Moby Dick, tak. Tego się nie spodziewałem, że... Moby Dick. Widzisz, co, nie spodziewałeś się, że kolega książki czyta? Nie, że akurat... Że akurat ten kolega czyta książki. Tak, akurat ten kolega. A gdzieś tam dotarłem do tej dokumentacji, bo Canopy jakby przejęło, kupiło ten kultywar. To nie jest ich własny, oni go przejęli. Mhm. Też do końca nie wiedzieli, co tam jest. No i tak właśnie ostatnio sobie debatowaliśmy na ten temat, bo to wynika z tych dokumentów, jakby to właśnie White Widow było. Ale to jeszcze sobie będziemy sprawdzać i też odzywać się do byłych właścicieli po prostu tego kultywaru. Czy to faktycznie zamieszanie po prostu się zrobiło w dokumentach, w papierach tego. No bo wiele na to wskazuje. Mhm. Także taka ciekawostka. Okej, fajnie. No niemniej jednak pierwsza partia, opisałem ją całkiem spoko, gdzieś tam byłem zadowolony, ale każda kolejna, no tu dużo się pojawiało też informacji w internecie od pacjentów, internautów, że coś jest nie tak, że nie czają tego działania, nie podchodzi im i faktycznie jak testowałem późniejsze partie, no to z biegiem czasu coś chyba poszło nie tak, no brakowało jakiegoś nasycenia w tym wszystkim, no to się znajduje tutaj w Gangster Deluxe z pewnością, ale ten Jackcase jakoś tak jednak nie zasłużył na to miano zastępcy takiego godnego Lemon Skunka. No Lemon Skunk to już u nas miał pozycję lidera dość mocnego, tak.
Aczkolwiek myślę, to jest jeden z pierwszych takich ja myślę, zawodników, że to trochę. Może ten tak. OG Deluxe może tutaj zająć troszkę miejsce. Dobrze się uplasować w tym miejscu. Bo działanie jest naprawdę bardzo, bardzo zbliżone. Mhm. Przy czym mam wrażenie, że jednocześnie mniej psychodeliczne. A na to wiele jednak osób narzeka, wielu pacjentów, że to działanie czasami jest dla nich zbyt mocne, właśnie pod kątem takiej psychodeli. Możliwe, że tu dochodzi ten fundament rozluźnienia. Takich lęków pojawiających się chwilowych. A tu no mam wrażenie, że osoby, które właśnie mają, zaczynają swoją przygodę, no będą z tego produktu bardzo zadowolone. Mm-hmm. Znaczy przygodę, o ile można nazwać przygodę z lekiem? Może doświadczenie bardziej. To, przygodę w odnajdywaniu tych najbardziej właściwych tak, to ja myślę, że to, pomimo, że to ma 25% THC, to działa, no to jak mówię, THC nie jest jakby decydującym wyznacznikiem, tylko właśnie te terpeny, prawda? Mm-hmm. Czy one tak. zmodulują to działanie, że ono będzie takie fajne, czy jak jest ma fajny nastrój pozytywny, czy będzie miał lęki i psychodeliczne doznania w środku głowy i będzie miał ochotę tylko, żeby to przestało już działać, prawda? To mogę z czystym sumieniem polecić osobom, które dopiero zaczynają. Może mówię z perspektywy to trochę z rozumienia takich osób, które polegały w dużej mierze na S-labach jakichś 18-procentowych, gdzie często te działania nie były jakoś wyjątkowe czy ogólnie tak zhybrydowane, że to troszkę może ich no, zaskoczyć, o to mi chodzi, nie? No tak, ale... tak. Tam jest bardzo płytkie działanie. Tak, także, płytkie z reguły. Tak, tutaj bardziej złożone, także no to na pewno więc może zaskoczyć na plus. Może wpłynąć na ten chaos, ale czym prędzej się zrozumie tę odmianę, no to doszliśmy do konsensusu, że raczej jest jakość, jest klasa. No to pogadamy chyba o odmiance. I faktycznie tak jak mówisz, po chwili, już po jakimś czasie wiesz, że taki bardziej relaks, no. Takie uspokojenie, także też super to jest, żeby to film wieczorem sobie właśnie obejrzeć. Tak. No nie stosowałbym tego raczej stricte przed spaniem, zaraz w okolicach nie, jako nasenny, typowo nasenny, żeby zażyć i spać, to nie. Jako przeciwbólowy pewnie też nie, bo przeważnie, chociaż też trzeba to powiedzieć, że dla większości może być nie przeciwbólowy, no ale dla 10% już może być przeciwbólowy, także to też kwestia tego, co na kogo działa, ale to myślę, że większość pacjentów już wie, jest zorientowana w miarę. No bo to jednak te indiki przeważnie działają przeciwbólowo, ale mówię, to może być różnie. Także... Ja myślę, że takie najprostsze i fajne scenario jest takie, że kończysz pracę, wracasz do domu, zwaporyzujesz sobie takiego Gangster Deluxe'a, masz taką energię, puszczasz tę muzyczkę, możesz sobie potańczyć, tak, coś ugotować, obiad, kolację, wtedy jak już sobie zjesz, oszamasz, przy twoim limona nie jesteś nasycony, zadowolony i wjeżdża relaks, kładziesz się i oglądasz. Tak, dokładnie, czyli chwila aktywności. Tak. Żeby wykorzystać jak najbardziej ten entertainment part, a potem przejść stricte w relax Essa Chillera. Jak najbardziej, czyli na seks dobra odmiana po prostu. Tak, tak jak kiedyś Aspot informował w SMS-ach, że Sour Diesel najlepszy na erekcję czy coś takiego. Tak? Było. Tak, była taka sytuacja, że takie SMS-y wysyłali. No, no okej. Okay. Gdzieś zescreenowane, to nie jest fake, tylko tam było jakoś inaczej to ujęte. No to ciekawy patent. No to ja idę jeść. To chyba kończymy naturalnie. Myślę, że wyczerpany temat. Ja nawet nie mam świadomości, ile znowu minęło czasu. Ale myślę, że wpyte pogadane. Jest to ja dziękuję za zaproszenie. Po raz drugi idę jeść. Do kolejnych recenzji. Elo, na razie. To wszystko. Jo.